Turcji odbyły się wczoraj wybory parlamentarne i prezydenckie. Cały czas nie znamy ich wyników. Spływające cząstkowe dane pokazały jedno. Walka o fotel prezydenta rozegrała się pomiędzy dwoma kandydatami. Ubiegający się o reelekcję Recep Erdoğan już wczoraj dał do zrozumienia, że liczy na wygraną. Naszego najbliższego konkurenta prześcignęliśmy już w wyborach o 2 600 000 głosów. Wierzę, że wraz z ostatecznymi wynikami ta liczba znacznie wzrośnie. Obywatele są podzieleni, na co wskazywały przedwyborcze sondaże. Oczywiście każdy chciałby, aby jego partia lub kandydat na prezydenta wygrał. O jak najszybsze ogłoszenie wyników apelował główny rywal Erdoğana, przywódca opozycyjnej centrolewicowej Republikańskiej Partii Ludowej. Niech wyniki będą znane jak najszybciej. Ten kraj nie może dłużej tolerować niepewności. Nie bójcie się woli ludu. Wzywam również Wysoką Komisję Wyborczą do odpowiedzialności. O tym, że na pewno dojdzie do drugiej tury, mówił trzeci kandydat na prezydenta Sinan Ogan, któremu sondaże przedwyborcze dawały maksymalnie 5% poparcia. Wskazywał w swoim wystąpieniu, że to właśnie jego elektorat przeważy szale zwycięstwa na jedną bądź drugą stronę. Dołożymy wszelkich starań, aby ten proces był dobry dla naszego narodu i naszego kraju. W tej chwili nie mówimy, że będziemy wspierać jedną lub drugą partię. Wczorajsze wybory cieszyły się wysoką frekwencją. Nieoficjalnie mówi się, że będzie to najwyższy wynik w historii kraju.